Państwu bardzo dziękujemy za przyjście na debatę Festiwalu Nauki. Dzisiejsza debata będzie poświęcona miłym związkom Romii, kultury. I od strony akademickiej, i od strony doświadczalnej. Naszymi panelistami dzisiaj są obywatele kultury, jakby tego inaczej nie chcieć nazwać. Z Krakowa przyjechał profesor Jerzy Hausner, którego zaangażowanie w analizowanie rynku kulturalnego i rozwoju kultury w Polsce nie wymaga jego komentowania, bo jest bezkonkurencyjne. Drugą panelistką, w zasadzie powinnam zacząć od kobiety, ale jako kobietę może mi pani wybaczy, jest pani Beata Stasińska, współzałożycielka wydawnictwa WAB, wieloletnia redaktorka tego wydawnictwa, osoba, która polski rynek książki zna z każdej możliwej strony i od wydawania książek, i od ich sprzedawania, i wydawania książek, na których na pewno nie da się zarobić, i zarabiania na książkach, na których pewnie było trudno z początku sobie wyobrazić. Debatę prowadzi profesor Michał Krawczyk z Wydziału Nauk Ekonomicznych, którego jednym z licznych obszarów zainteresowań jest analizowanie zjawisk nazywanych potocznie piractwem, czyli pozyskiwania i dystrybuowania treści w sposób nieautoryzowany. Mam nadzieję, że będziecie Państwo uczestniczyli aktywnie w tej debacie i ja już na żadne więcej debaty nie powinnam zapraszać, bo więcej ekonomicznych nie ma. Ale przypominam, że festiwal trwa do końca tygodnia, to znaczy do niedzieli włącznie. Tych debat głównych zaplanowano jeszcze kilka. W tym w sobotę bardzo ciekawa debata o imigracji do Polski. Także bardzo Państwa serdecznie zapraszamy. I już dłużej nie zabieram głosu, przekazuję go prowadzącym dzisiaj debatę. Dziękuję. Dziękuję Państwu za obecność tutaj. Plan na dzisiaj jest taki, że ja mam kilka takich szerokich tematów, które chciałbym podsunąć moim gościom, prosząc o ich ukazanie choć odrobiny ich specjalistycznej wiedzy. W szczególności będziemy dużo mówić o rynku książki i będziemy mówić o związkach kultury z ekonomią właśnie. Chciałbym, żeby to wyglądało mniej więcej tak, że każde z Państwa ma mniej więcej do 10 minut za każdą taką rundą, ale oczywiście nie trzeba całości tych 10 minut wykorzystać, w czasie których mogą Państwo odpowiedzieć na to pytanie. I przy każdej takiej rundzie również zachęcam Państwa, żeby Państwo swoje pytania, dodatkowe komentarze zgłaszali i będziemy się starali na nie odpowiadać. Więc tak jak powiedziałem, chcę zacząć od tematu związanego z rynkiem książki, czytelnictwem. Przez chwilę chciałbym porozmawiać później o stałej cenie książek jako idei, która miałaby to czytelnictwo stymulować. Później o nowych modelach na rynku wydawniczym, nowych modelach biznesowych, które mogłyby być może pomóc rozwiązać konflikt pomiędzy zbyt małymi możliwościami zarobkowania dla wydawców, a szeroką dostępnością kultury. No i wreszcie na koniec chciałbym porozmawiać także o piractwie, które jest ważnym zagadnieniem na wielu rynkach. Więc zaczynając od czytelnictwa, za komuny znacząca część społeczeństwa uważała, że czytać wypada. Obecnie od wielu lat czytelnictwo spada i jest niższe niż w niemal każdym innym kraju Europy. O ile oferta książkowa jest dosyć obszerna, to przeciętne nakłady są bardzo, bardzo mizerne. No więc moje pytanie jest takie, czy są jakieś realne pomysły na znaczący wzrost czytelnictwa? Czy powinniśmy tutaj myśleć głównie o edukacji szkolnej, czy o wspieraniu bibliotek, czy jeszcze inne formy interwencji mogą być najbardziej efektywne? A może w ogóle nie powinniśmy się tym tak strasznie przejmować i powinniśmy zaakceptować fakt, że 60% społeczeństwa w ciągu roku nie czyta żadnej książki. Może nie ma w tym nic strasznie złego. Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Mamy do czynienia z kryzysem czytelnictwa, mimo że badania, na których się opieramy, są badaniami niedokładnymi, bo też bardzo jest trudno
na tych próbach, na których te badania są czynione, definitywnie powiedzieć, ile człowiek czyta, tak, w Polsce. To się teraz nieco uszczegółowia, są podziały na grupy wiekowe i to jest bardzo ważne i tutaj widać jakąś ewolucję, jest światełko w tunelu takie, że wiadomo, że dzieci zaczęły więcej czytać, a jest też taki ruch ze strony rodziców nawet nieczytających. Zaczęli dzieciom kupować książki albo chodzić z nimi do biblioteki, jak jest dokąd pójść i po co. Powiem tak, nie widzę innego sposobu rozwiązania tego problemu, jak przez wolę polityczną. Znaczy, muszą być pewne decyzje natury ogólnej i politycznej, czyli program rozwoju czytelnictwa i przy takim budżecie, jaki obecnie mamy, uważam, że hierarchia potrzeb jest źle rozpisana. Że przy tak dramatycznej sytuacji i trudnym dostępie do książki, jednak trudnym, bo książka jest dostępna w dużych miastach, powiedzmy to sobie, a nie na wsi i nie tam, gdzie znikają księgarnie. A nie wszyscy mają dostęp do internetu, nie wszyscy kupują przez internet. Więc uważam, że biblioteki są sprawą absolutnie podstawową i to jest najtańsza instytucja kultury, jaką jest w stanie stworzyć państwo. I sprawdziły to kraje skandynawskie z dobrym rezultatem. Wiedząc, sprawdzając, że to jest proces od 10 do 20 lat, żeby efekty tego zobaczyć. Trzeba też zacząć od dużych inwestycji, po pierwsze w nowoczesną bibliotekę, po drugie w edukację bibliotekarzy, którzy mają... Proszę? A dziękuję, że mi pani to powiedziała, bo ja wydaje mi się, że jestem słyszana. To jest duża inwestycja też w edukację bibliotekarzy, którzy nowoczesny bibliotekarz jest tak naprawdę animatorem kultury i osobą, która rozpoznaje potrzeby środowiska, w którym żyje. I tak to się już w niektórych miejscach w Polsce odbywa, ale głównie w ośrodkach miejskich, tam gdzie bibliotekarzami na przykład zostają ludzie nie z wykształceniem bibliotekoznawczym, tylko są humanistami albo w ogóle z nim. Mogą mieć nawet ukończone studia z nauk ścisłych. Więc biblioteka to jest rzecz podstawowa i kształcenie nawyków czytelniczych od najmłodszych lat. To ja często się spotykam z takim uśmiechem niedowierzania. A ja mówię od żłobka. Dom jest podstawowym miejscem, gdzie nawyk czytelniczy człowieka się kształtuje i to jest rodzina, biblioteka. A jak to się nie odbywa w domu, no to wtedy są programy wyrównawcze i w wielu krajach europejskich te programy wyrównawcze są prowadzone właśnie już w żłobkach i w przedszkolach i w nauczaniu początkowym. To jest sprawa absolutnie zasadnicza. Jak to się tutaj nie wydarza, to dziecko, później obywatel ma bardzo duże trudności w doszlusowaniu do reszty społeczeństwa, zwłaszcza do tych klas, które mają się w społeczeństwie lepiej. My zaczęliśmy 2 lata temu program, uruchomiliśmy zresztą za sprawą obywatelskiego pospolitego ruszenia, to się dokonało wraz z Paktem dla Kultury. I jest już takie zniecierpliwienie, wyniki są nadal fatalne i będą fatalne przez następne 10 lat. Będą fatalne i trzeba się do tego przyzwyczaić, że to jest bardzo powolny proces. I też dzieje się tak, że w tym programie gro pieniędzy ma złe przeznaczenie. W sytuacji takiej, kiedy sprawdzono, że nowoczesna i dobra biblioteka, która przyciąga mieszkańców, to jest biblioteka, w której jest dużo nowości, w której się dużo dzieje. Czy to nam się podoba, czy nie. I te nowości muszą być zróżnicowane tematycznie, wiekowo i nad tym powinien dbać bibliotekarz, porozumiewając się oczywiście z czytelnikami stale. Z tym jest ogromny problem. Polska ma jeden z najniższych wskaźników zakupów bibliotecznych w Europie. Wskazania Międzynarodowej Organizacji Bibliotekarzy to jest chyba 15 tomów na 100 mieszkańców zakupy biblioteczne. My jesteśmy
Ze 7 tomów na 100 mieszkańców doszliśmy do 7,5 tomów wolumina. To jest skutek tego pospolitego ruszenia i dodatkowych pieniędzy z budżetu państwa przeznaczone na zakupy biblioteczne. Czyli właściwie tu jest pierwszy taki słaby punkt tego programu. Tak? Tych pieniędzy tam powinno być 4-5 razy więcej na same zakupy biblioteczne i na budowanie infrastruktury. Nie jest też tak, proszę państwa, proszę mnie pilnować, jeśli chodzi o czas, nie jest też tak, że Polska nie ma sieci biblioteczne. Ma jedną, po komunizmie odziedziczyliśmy jedną z najlepszych sieci bibliotecznych w Europie. Jeśli chodzi o gęstość, tak? One nie są zmodernizowane, do niedawna były też biblioteki ze słabojkami, bez komputerów. To pomału odchodzi w przeszłość. Wybudowano, zamknięto około 2000 bibliotek pod koniec lat 90. I z tych mamy dzisiaj około 8,5 tysiąca, ja się mogę mylić o kilkaset. Bibliotek czynnych. Nie wszystkie są zmodernizowane, a po drodze wybudowano 235 takich wzorcowych, nowoczesnych bibliotek. To jest i tutaj podziękowania wielkie Fundacji Billa Gatesa się należą, między innymi, bo to też są jego pieniądze. Więc z uporem będę powtarzać nauczanie początkowe, nawyki czytelnicze, kompetencje językowe i biblioteki. I to jest podstawa, żeby za ileś lat rynek książki się odbił. W takiej kolejności to widzę. Ja będę chciał jeszcze zapytać, czy ktoś to sprawdził, czy tam, gdzie powstały te wzorcowe biblioteki, to w okolicy czytelnictwo wzrosło? Czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć? Na pewno są biblioteki, gdzie bibliotekarki muszą już sprzedawać bilety na spotkania autorskie. Czyli jest głód kontaktu z kulturą, jest głód kontaktu z książką. Wiem, że są w bibliotekach listy, zapisy na książki nawet 2 lata do przodu, bo z tych bibliotece nie wolno kupić dwóch takich samych tytułów. To jest absurdem oczywiście. Znaczy, biblioteka powinna mieć taką możliwość, jeśli ludzie chcą czytać. Nikt nie będzie czekał 2 lata na to, żeby wypożyczyć nową powieść Katarzyny Grocholi, a to często kolejki są po literaturę popularną, żebyśmy nie mieli, nie tylko, ale często po literaturę popularną, nie miejmy złudzeń. I biblioteki powinny mieć też możliwość odsprzedawania albo oddawania tej części księgozbioru, który jest nieczytany. Czytelnictwo jest absolutnie fundamentalne, fundamentalnie ważne, nie tylko jest fundamentalnie ważne dla kultury, jest ważne dla rozwoju szeroko rozumianego. Dlaczego jest ważne? Ponieważ bez czytelnictwa nie jesteśmy w stanie zyskiwać potrzebnych kompetencji językowych, a jeśli nie mamy potrzebnych kompetencji językowych, nie zyskamy innych fundamentalnie ważnych dla rozwoju, szeroko rozumianego rozwoju kompetencji komunikacyjnych i kompetencji poznawczych. W związku z tym z natury rzeczy skazani jesteśmy na to, że nie potrafimy wykorzystywać pewnego typu zasobów, które są ważne, ale sięganie po te zasoby, wykorzystywanie tych zasobów wymaga po prostu wysokich kompetencji językowych. Oczywiście nie myślę o komunikowaniu się na poziomie potocznym i codziennym, myślę o komunikowaniu się, które odnosi się do bardziej złożonych systemów myślowych, jest komunikowaniem się refleksyjnym, w którym trzeba się po prostu starać zrozumieć, które ma charakter interaktywny. I to oczywiście bez kompetencji językowych, które wiąże między innymi z czytelnictwem, nie będzie możliwe. Ja podzielam to myślenie, że jeśli chcemy uzyskać zmiany, to do tego, co mamy z punktu widzenia rynku książki, trzeba dobudować
cały system wspierania czytelnictwa, który powinien być elementem polityki kulturalnej i który to w tym systemie różne typy działań są potrzebne i różne typy organizacji oraz różni aktorzy. Daleki jestem od powiedzenia, że muszą to załatwiać same władze publiczne, ale z całą pewnością nie może tu zabraknąć władzy publicznej zarówno poziomu krajowego, jak i poziomu regionalnego i tego najniższego gminnego. Z tego punktu widzenia biblioteki są niewątpliwie ważnym elementem tego układu instytucjonalnego i to, co powiedziała pani Beata Stasińska, w pełni podzielam. Właśnie chodzi o to, żeby tam się dużo działo, nie tylko było dużo książek, ale żeby tam się działo. Przypominam sobie taki program Instytutu Książki, który miał być także elementem wspomagania tej modernizacji. Dzisiaj znacznie więcej zrobiono przez Fundację Gatesa i dobrze, jest za co chwalić. Zmiana jest odczuwalna, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie za mało na ten sposób myślenia, który został zaakceptowany przez rząd, bo przypominam, że rozwój czytelnictwa jest jednym z istotnych elementów Paktu dla Kultury, który podpisywał w imieniu rządu, a więc w imieniu władzy wykonawczej premier Donald Tusk. I jeszcze jedną rzecz dodam do ciebie. Jeśli chcemy, żeby tego rodzaju działanie długofalowe, pani Beata Stasińska wspomina o co najmniej 10 latach, konsekwentnie było realizowane, aby można widzieć efekty tych zaniedbań, które są długotrwałe, to z całą pewnością te publiczne agendy, które się tym zajmują, nie mogą być upolitycznione. Ja nie chcę dyskutować, czy poprzednia dyrekcja Instytutu Książki była dobra, czy niedobra. Nie w tym rzecz. Sposób dokonywania zmian w tego rodzaju publicznych instytucjach kultury musi za każdym razem zachowywać ciągłość działania, konsekwencje działania i profesjonalizm, absolutnie profesjonalizm, niezależność polityczną i mam z tym problem i wątpliwości. Państwo mówili tutaj o bibliotekach, ale także jednym z podmiotów innym, który mógłby stymulować czytelnictwo, są małe księgarnie, w których można porozmawiać z żywym człowiekiem, inaczej niż w księgarni internetowej albo hipermarkecie. Niestety na ogół te małe księgarnie nie są w stanie konkurować cenowo z księgarniami właśnie internetowymi i hipermarketami, co było przesłanką do podnoszenia propozycji ustalenia stałych cen książek. Ta propozycja kilkakrotnie była podnoszona, ostatnia przepadła wiosną tego roku. Chociaż w niektórych krajach Europy Zachodniej takie stałe ceny książek wprowadzono. Czy takie tego typu ograniczenie rabatów, bo tak naprawdę o tym mówimy, może być kluczem do wzrostu sprzedaży? Z punktu widzenia takiego prostego modelu ekonomicznego to brzmi paradoksalnie. Jeżeli ograniczymy cenę z dołu, to raczej sprzedaż nie powinna wzrosnąć, co najwyżej spaść. Czy stałe ceny według Państwa byłyby dobrym pomysłem na rynku książki? Jestem zwolenniczką ustawy o książce, ale nieograniczonej do ustawy o stałej cenie książki. Uważam, że sytuacja jest na rynku książki na tyle dzisiaj poważna i taki na nim panuje chaos. Mamy do czynienia od 2010 roku, czyli od przygotowań wydawców do wprowadzenia przez rząd 5% VAT-u na książki. Te przygotowania zaowocowały, proszę Państwa, 30% wzrostem cen książki. W efekcie, bo zaraz za tym poszła polityka wielkich sieci księgarskich, głównie zaczął to robić Matras, dzisiaj 200 księgarni w Polsce, zanim poszedł Empik, kolejne 200 księgarni w Polsce, wymuszania na wydawcach coraz większych upustów na nowych tytułach. Nie ma takiego na cywilizowanym rynku książki, takie rzeczy się nie dzieją. Nowy tytuł ma przynajmniej przez rok, bywają kraje, gdzie do 2 lat, stałą cenę i wszyscy jej pilnują. I wydawca wie, że to jest podstawa wszelkich jego rozliczeń na rynku ze wszystkimi podmiotami, tak? Począwszy od autora, skończywszy na dystrybutorach i księgarzach.
Dzisiaj ten silniejszy wymusza coraz większe rabaty. Mamy do czynienia z kompletnym brakiem zaufania klienta do wydawcy i do księgarza, bo dzisiaj klient szuka najtańszej książki i jest w stanie, zrobiłam takie ćwiczenie, znalazłam 10 różnych cen książki Olgi Tokarczuk, ksiąg jakubowych w momencie wejścia książki na rynku. Ja pomijam już to, że wydawca nie jest w stanie wówczas tak naprawdę dopełnić wszystkich paragrafów umowy, którą podpisał z pisarzem, z autorem, ale to nie jest zdrowa sytuacja. Czy sama cena stała rozwiąże problem? Jeśli by wydawcy wraz z wprowadzeniem stałej ceny książki obniżyli cenę książki, tego pilnowali, co nie wierzę, rynek jest podzielony, sami wydawcy dzielą się na tych, którzy chcą tę stałą cenę i nie chcą tej stałej ceny. Podobnie się dzieje z wielkimi podmiotami. Raz Empik nie chciał stałej ceny książki, bo uważał, że to jest element jego gry na rynku, który przynosi mu dodatkowe zyski. A ostatnio był orędownikiem tej stałej ceny, licząc na to, że to w jakiś sposób ureguluje rynek i że tak jak VAT, o VAT-cie duzi gracze na rynku mówili dobrze, bo mali padną i nie wytrzymają tego. To pokazuje, jakiego rodzaju ciągle bardzo takie konkurencyjne i rywalizacyjne tylko jest myślenie o rynku książki. Nie myślić o tym, jakie regulacje mogłyby temu rynkowi pomóc, wszystkim graczom na rynku. I uważam, że to jest za młody rynek na to, żeby tak jak, w Niemczech nie ma stałej ceny książki, ale wszyscy je przestrzegają. Tak, to są umowy branżowe. I w wielu krajach rynek nie wymaga stałej ceny książki na nowości. Mówimy o nowościach, prawda? Bo koszta składowania, magazynowania książek są tak wysokie, że mało którego wydawcę stać na trzymanie książki latami w magazynie. To jest dzisiaj niemożliwe, nierealne. Więc uważam, że ta stała cena książki to jest za mało, bo duży gracz wtedy nawet jak nie będzie mógł stosować tych rabatów, dajmy na to przez rok, w Polsce się mówiło o półtora roku w tym projekcie ustawy o stałej cenie książki, to pozostają jeszcze inne elementy gry z wydawcą, a mianowicie tak zwana front marża, czyli wjazd książki do magazynu dystrybutora czy właściciela sieci księgarskiej. Wyjazd tej książki, koszta magazynowania. To są wszystko takie elementy, które... A jeszcze jest jedna rzecz, która na przykład w Niemczech jest uregulowana umowami. To są koszta marketingu w miejscu sprzedaży. Bardzo ważna rzecz. I pamiętam parę lat temu ogromną awanturę na drugiej, trzeciej stronie dzienników niemieckich się o tym pisało, jak duże sieci księgarskie, Thalia i kilka innych, tam jest pięć chyba tych sieci księgarskich, próbowała zwiększyć koszta marketingu w miejscu sprzedaży. Był bunt wszystkich wydawców, więc potrzebne są większe regulacje i dlaczego mówię o ustawie o książce? Być może ten program, który się nazywa Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa, powinien być elementem takiej ustawy. Dziękuję. Pierwszy problem, który się tutaj pojawia i później w kolejnych pytaniach także się pojawi, to jest problem relacji pomiędzy rynkiem a kulturą, więc ja jestem przekonany, że rynek kulturze jest potrzebny. To znaczy, jeśli chcemy rozwijać kulturę, potrzebujemy również rynku. Aczkolwiek jestem bardzo daleki od tego, by uważać, że kulturę można przerobić w rynek. No właśnie, kultura przerobiona w rynek w istocie rzeczy nie będzie miała podstaw. Nie będzie osadzona na niczym. Po prostu stanie się wyłącznie zaspokajaniem konsumpcyjnej potrzeby. Nie będzie wypełniała tych funkcji, które są funkcjami rozwojowymi, nie są utylitarnymi, są egzystencjalnymi, jak to woli, antropologicznymi. Otóż, żeby kultura mogła być żywa i żeby mogła wypełniać te funkcje,
musimy pomyśleć o czymś, co coraz częściej w innym kontekście, w kontekście bardziej surowców, nazywa się po angielsku circular economy. Ja próbuję to tłumaczyć nie jako gospodarka o obiegu zamkniętym, jak się to tłumaczy, tylko jak gospodarka okrężna. I ja bardzo często daję przykład gospodarki leśnej, bo ona jest bardzo łatwa do wyjaśnienia, ten przykład. Jeśli ktoś chciałby zarobić, no to oczywiście jeśli będzie pozyskiwał drewno, natomiast nie pozwoli lasowi rosnąć, to będzie uzyskiwał bardzo wysokie przychody, ale z czasem okaże się, że to była gospodarka rabunkowa. Więc mamy do czynienia akurat w Polsce z sytuacją, kiedy lasy państwowe mają dominujący udział. Ja nie chcę dyskutować co do formy własności. Uważam, że w Polsce dobrze to zrobiliśmy, w miarę. Ale w każdym razie chodzi o to, żeby była podstawa do tego, żeby to, co jest komercyjne, mogło działać. Nie będzie czytelnictwa rozwiniętego, to rynek książki będzie istniał, ale w istocie rzeczy nie będzie fragmentem tego okrężnego obiegu. Teraz pytanie, jak ten okrężny obieg wywoływać? No bo jest pytanie, jak to ma finansować te programy czytelnictwa? No więc natychmiast, jeśli mówimy o rynku, to dla mnie myślenie o tym, że będziemy szczegółowo regulować ceny, co nie znaczy, że nie należy regulować niektórych składników cen, jak na przykład marketingu, uważam za błędne posunięcie, bo to znaczy, że nie będziemy mieli w istocie rzeczy żadnego rynku, który wypełniałby te funkcje, ale z drugiej strony nie wolno dopuszczać do monopolu. W związku z tym, jeśli mamy do czynienia z działaniem Amazona, to dla mnie oczywistą jest rzeczą, że państwo musi wkraczać tutaj w dwojaki sposób. Po pierwsze opodatkowywać zyski po to, żeby uzyskiwać środki, które są potrzebne dla budowania piramidy. I wszyscy, którzy korzystają z nienależnej premii, bo nie wkładają do tego systemu, muszą w określony sposób, w zależności od tego, ile z tego korzystają, w jakimś tam stopniu proporcjonalnym, nie chcę wchodzić w tej chwili w szczegóły techniczne, po prostu opodatkowywać się na rzecz budowania podstaw tego systemu, na rzecz budowania potencjału, w tym przypadku na rzecz budowania czytelnictwa. I wtedy dopiero będą uczestniczyli w obiegu na początku przymusowym, którym będą rozumieli, że jeśli chcą rozwijać swoją działalność biznesową, to muszą także finansować to, co dotychczas uważają, że mają robić inni. Wtedy oni nie myślą w kategoriach okrężnych, tylko myślą w kategoriach doraźnych, oportunistycznych, czysto transakcyjny. Ale też chodzi o to, żeby nie było monopolu, bo to, że dzisiaj Amazon ma tańsze książki, to jest tak długo, jak nie wybije wszystkich innych konkurencji. Jak wszystkich wybije, to ta cena książki będzie zupełnie inna. W związku z tym chodzi o to, żeby do takiego zjawiska nie dopuszczać i z tego punktu widzenia małe księgarnie mogą uzyskiwać w ramach programu czytelnictwa pewnego rodzaju wsparcie. Pytanie jakie, to jest do wydyskutowania, ale właśnie w ramach tego systemu, o którym mówię. Natomiast z całą pewnością nie da się ich obronić stałą ceną. To jest ułuda, że za pomocą stałej ceny można by je obronić. Problem jest bowiem w innej sferze. Przy okazji, jeśli mówimy o platformach internetowych, to nie jest tylko problem rynku książki. To będzie coraz bardziej poważny problem dla hotelarstwa, dla rynku transportu osobowego. Wszędzie tam, gdzie dojdzie do dominacji platform internetowych, które oferują dzisiaj poczucie wolności, niższe koszty, jeśli tylko opanują rynek, już nie mówię, że będą czystym monopolem, oligopolem, nagle się okaże, że ich ceny są zupełnie inne i jak są miasta, czy są, w których rzeczywiście tego rodzaju platformy internetowe opanowały pewne typy usług, natychmiast ceny tych usług później gwałtownie rosną i te, trzeba po prostu, mówiąc prostemu, przeciwdziałać, także przeciwdziałać przez inny sposób uregulowania praw własności intelektualnej, ale tam będzie kolejne pytanie, więc do tego jeszcze wrócę. W tym przypadku tak naprawdę chodzi o zrozumienie, że w istocie rzeczy Amazon i tego rodzaju platformy po prostu szukają fabryk do wynajęcia, które tracą stopniowo swoją markę, swoją odrębność po prostu. One zaczynają dyktować warunki. To oznacza, że inny element tego złożonego systemu nie będzie efektywnie działać. No musimy zadbać o to, żeby ci wydawcy byli wydawcami z prawdziwego zdarzenia, mieli rzeczywistą niezależność ekonomiczną, a nie byli uzależnieni od takiego dystrybutora, który może im narzucić warunki. I częściowo to są regulacje, a częściowo to jest kwestia problematyki podziału wiązki praw własności.
No ja jestem sceptyczna, jeśli chodzi o rolę małych księgarni do odegrania w Polsce dzisiaj, tak? Bo z 3,5 tysiąca księgarn, które były jeszcze w Polsce w 1989 roku i były to księgarnie Domu Książki, przypominam, nic się z nimi dobrego nie wydarzyło. Zmarnowano ten kapitał. Z tego zostało, proszę Państwa, 1800 księgarni, w to się wlicza księgarnie Empiku i Matrasa, czyli mówimy o 1400, tak? księgarniach, które znikają zresztą i będą znikać, jak nie będą miały, jak jakieś prawo ochronne nie powstanie. W wielu krajach takie prawo powstało. We Francji od wielu lat działa ustawa niepozwalająca zamykać księgarni. Jeśli księgarnia w danym miejscu pełni ważną rolę na takiej mapie kulturalno-cywilizacyjnej tego miejsca. I wówczas są specjalne pieniądze, to są albo departamentalne, albo z centralnego budżetu, na dopłatę do czynszu. Bo pierwsza przyczyna, dlaczego padają księgarnie, to jest wysokość czynszu. Druga to jest to, że nie wytrzymują konkurencji cenowej, ale ta wojna cenowa to jest kwestia ostatnich kilku lat, proszę Państwa. To, że księgarnie znikają, to był też tak, to się wiązało też i ze spadkiem czytelnictwa, którego długo nie zauważaliśmy, ale też kompletny upadek zawodu księgarza. To muszę z bólem powiedzieć. Księgarze na świecie są kształceni, są bardzo często kształceni na wyższych studiach i bywają albo humanistami, albo dobrymi ekonomistami, albo jedno i drugie. I też poniekąd pełnią rolę takich animatorów. Małe księgarnie są w stanie przeżyć, jeśli będą właśnie takimi miejscami też wspólnotowo-kulturotwórczymi, czyli jak będą miały aneks kawiarniano-klubowy. To wszystko kosztuje, wymaga inwestycji, ale taki model jeszcze jest w stanie się uchować. W Stanach Zjednoczonych odradzają się teraz małe księgarnie i słyszałam, że nawet Amazon je dofinansowuje, robiąc z nich rodzaj takiego showroomu. To jest oczywiście niebezpieczne, ale jest. Moim zdaniem czytanie jest też taką aktywnością bardzo społeczną. Człowiek czytający potrzebuje drugiego człowieka, który mu powie coś o tej książce albo z którym będzie o książce rozmawiał. Sam akt czytania jest aktem samotniczym, nie ulega wątpliwości, ale cała otoczka jest jak najbardziej społeczna i do tego czytelnicy i klienci księgarni będą wracać i pomału już na zachodzie wracają. Skala tego zjawiska jest jeszcze niezbadana, ale... Jeśli biblioteka jest instytucją kultury, to tą małą księgarnię w określonych warunkach trzeba uznać za instytucję kultury, a jeśli tak się ją uzna, to ona ma prawo korzystać z preferencyjnego czynszu ze strony władz samorządowych i to rozwiązywałoby znaczącą część problemu, tak? Jeśli byłyby te... I to moim zdaniem w naszym systemie prawnym da się stosunkowo szybko wyprowadzić. Czy ktoś ma pytanie? Pewnie zwłaszcza jeśli chodzi o pytania dotyczące rynku książki i sensu stricto, bo teraz już przejdziemy do innych zagadnień, tak? Pani musi dostać mikrofon. To ja się nazywam Maria Korpała i jako, że mam 17 lat, osoby w moim wieku, kiedy kupują książki, głównie szukają ich w internecie. I to nie chodzi o to, że my je kupujemy w internecie, możemy na przykład poszukać księgarni w internecie. I kiedy wpisuję jakiś tytuł w Google'a, to wyskakuje Empik, Matras lub jeżeli po angielsku to Amazon. I często na przykład kupuję książki po angielsku na Amazonie, ponieważ nie wiem, gdzie je kupić w Polsce, ponieważ w Empiku ich nie ma, albo są niezwykle drogie, w Matrasie tak samo ich nie ma. I na przykład ostatnio, kiedy kupowałam, bo dużo kupuję też książek z rynku wtórnego, na przykład przez Allegro, i znalazłam księgarnię na Placu Bankowym z książkami importowanymi i na przykład dowiedziałam się, że mogę kupić podręcznik, jako że jestem w maturze międzynarodowej w
programie matury międzynarodowej. Mogę go kupić normalnie w Polsce za cenę, którą przewóz plus cena z Amazonu będzie bardzo podobna. Więc właściwie nie muszę zamawiać z Amazonu i płacić kartą w innej walucie. Jednak gdybym nie zamówiła książki przez Allegro z jakiejś nieznanej mi zupełnie księgarni i nie wybrała odbioru osobistego, to bym w ogóle nie wiedziała, że ta księgarnia istnieje. Więc chciałabym się zapytać właśnie, jak można by było poprawić marketing i obecność w internecie tych księgarni, tak żeby osoby w moim wieku mogły do nich dotrzeć. Dziękuję. Nie wiem, czy... To może jedno pytanie naraz. Po pierwsze, Polska nie ma katalogu składowego. To jest... Nie dorobiliśmy się tego. Katalog składowy, czy on ma postać wielkiej księgi uzupełnianej co chwilę, czy jest komputerowy, to powinien być podstawowym narzędziem pracy księgarza. Tego nie ma. Próbowano to stworzyć, to jest duża inwestycja, tak jak stworzenie dużej sieci księgarskiej jest dużą inwestycją. Nie ma tego. To znaczy, że księgarz nie odpowie pani na pytanie w 100%, czy jest w stanie sprowadzić daną książkę, czy nie. On obdzwoni hurtownie, z którymi pracuje. Natomiast nie odpowie w ciągu 5 minut, że książka jest na przykład w Szczecinie w jakimś magazynie i potrzebuje na to 24 godziny, żeby pani ją dostała u siebie na biurko. To jest jedno z takich podstawowych zaniechań, tak? I tak dopóki ten katalog nie powstanie, to tak będzie, to jest bardzo ważne, tak? Bo jeśli ja czytam, że w Polsce w ciągu ostatniego roku, 15, wzrosła nieznacznie, ale wzrosła, zatrzymana jest tendencja spadkowa, jeśli chodzi o liczbę wydanych tytułów, z czego gro tytułów to są tytuły self-publishingowe albo tytuły wydawane przez instytucje, albo na zamówienie autora, czyli one są prawie poza obiegiem dystrybucyjnym, to o czym my mówimy, tak? Znaczy oprócz tego, że dobrze, że się ukazały, bo ktoś bardzo zdeterminowany zawsze do nich dotrze. Natomiast one nie funkcjonują w informacji o książce. Rynek jakikolwiek wymaga także obudowy instytucjonalnej. Częścią tej obudowy jest przestrzeń publiczna. W tym przypadku chodzi o dostęp do informacji, który jest zajęty, jeśli korzysta się z internetu. I dlaczego zawsze wyjdzie Amazon, Matras czy Empik? Bo płacą za to Google'owi, żeby było jasne. Za to płacą, żeby wyszukiwarka pokazywała to na pierwszym miejscu i zawsze tak będzie. W związku z tym ta mała księgarnia, czy ten mały jakiś system księgarski, tak nie ma szans się przebicia w tym systemie. Co musi robić władza publiczna? Mianowicie musi dotować te portale społecznościowe, które są funkcjonalne dla pewnej grupy zainteresowanych osób. Nawet jeśli one byłyby niszowe, ale one powinny być publicznie dotowane jako element dostarczania rzetelnej informacji. I jedynym kryterium ich oceny jest nie to, ile jest osób, tylko czy dostarczają obiektywnej, rzetelnej informacji jako przeciwwaga dla tego, co zostało skomercjalizowane. I to jest dla mnie element przestrzeni publicznej, tak jak elementem przestrzeni publicznej powinna być ta mała księgarnia, co nie znaczy, że ona być całkowicie ryzyko zdjęte, ma być państwowa, tak jak elementem przestrzeni publicznej jest biblioteka. Przy czym biblioteka może być i społeczna, i może być publiczna w tym tradycyjnym sensie. Lepiej, żeby one były faktycznie społeczne, tak jak Braska Biblioteka, a nie żeby były takie jak w większości gmin, gdzie po prostu tak naprawdę istotne jest tylko to, że jest jedno miejsce pracy dla kogoś z rodziny. Dziękuję bardzo. No cóż, ja jestem uczestniczką już nie pierwszej debaty odnośnie książki, czytania i problemu księgarzy. Od dłuższego czasu nic w tym zakresie się nie zmieniło. Jedynie co jest obecne,
to coroczne czytanie, czytanie poezji narodowej, chociażby przez pana prezydenta i znane osobistości. Czy chodzi to, tak naprawdę, czy chodzi o to, żeby społeczeństwo czytało, tylko żeby czytać? Ponieważ ja myślę, że problem krwi w czymś naprawdę to jest, uważam, że problem jest znacznie głębszy. Problem rynku księgarskiego, problem księgarzy nie jest jedynym problemem społecznym, jeśli chodzi o biznes. Każda dziedzina gospodarki taki kryzys przechodzi. Jedni sobie radzą lepiej, inni gorzej. I tutaj ja czytam w gazetce, już mamy ile gospodarki jest w kulturze i odwrotnie. Ja zastanawiam się, ponieważ myślę, że kultura to jest ta również, którą tworzy społeczeństwo, czyli ta lukratywna, ta nielukratywna i kultura ta lukratywna. Mamy do czynienia z problemem, wydaje mi się, znacznie głębszym. Należałoby to rozpatrywać w kwestii, w ramach filozoficznych, o tak powiem. Ja jestem gotów absolutnie przyjąć ten trop, który pani podrzuca. Komentując to w następujący sposób, ale nie będę miał czasu na rozwijanie tego, co powiem, uszczegóławianie. Moim problemem nie jest to, ile ma być ekonomii w kulturze czy rynku w kulturze. Tak, bo to się już w wielu przypadkach stało, działa lepiej lub gorzej, ale działa i nawet jeśli powiemy, że są takie dziedziny kultury czy sztuki, które takiej zmiany pewnego urynkowienia jeszcze nie przeszły, to jest dla mnie wątpliwe, że tutaj możemy uzyskać naprawdę jakąś znaczącą zmianę. Problem jest z innej strony i tu się z panią zgadzam, że zasadniczy problem jest, ile jest kultury w gospodarce. Jeszcze raz, ile jest kultury w gospodarce? Co ja rozumiem przez kulturę w gospodarce? Ja przez kulturę w gospodarce rozumiem aksjonormatywny wymiar działalności gospodarczej. Czyli odpowiedź na pytania, po co prowadzę działalność gospodarczą, według jakich reguł prowadzę, jakiego rodzaju wartości wytwarzam. Problematyka wartości, czyli problematyka w istocie rzeczy tego kulturowego wymiaru działalności gospodarczej została z ekonomii wyrugowana. Problem wartości w ekonomii to jest problem ceny i wyceny. Do tego zostało to sprowadzone. Problem wartości w ekonomii został podporządkowany, pyta pani o filozofię, filozofii utylitarystycznej i został podporządkowany w istocie rzeczy myśleniu o wartości w sensie zysku. Czyli jeśli w ogóle ekonomiści mówią o wartościach, to myślą tylko wyłącznie o wartościach instrumentalnych. Przy czym w dodatku szukają takich wartości instrumentalnych, które da się zmonetyzować. Efektem jest to, co pojawia się w ogóle dzisiaj z współczesną gospodarką rynkową, a mianowicie, że stała się to gospodarka oportunistyczna w tym znaczeniu, że jest krótkookresowa i bardzo wąsko pojmująca swoją rolę. Więc mamy do czynienia z narastającym rzeczywiście kryzysem tego modelu gospodarki rynkowej, który jest modelem transakcyjnym, oportunistycznym. I ja próbuję w tekstach, które w tej chwili piszę i publikuję, pokazywać, że musimy znaleźć równowagę pomiędzy aksjonormatywnym wymiarem działalności gospodarczej i operacyjnym, instrumentalnym, jak to chce, funkcjonalno-użytecznościowym. I że znalezienie tej równowagi przede wszystkim wiąże się z określonym układem instytucjonalnym prowadzenia działalności gospodarczej. I że brak refleksji na ten temat popycha nas do tego, do czego doszliśmy w przypadku systemu bankowego, a doszliśmy do tego, że w istocie rzeczy rynek jest, ale działa w sposób, który go niszczy.
No, jeśli wolno w działalności bankowej uruchamiać takie typy produktów, które całe ryzyko przenoszą na stronę trzecią, to w konsekwencji mamy z takim modelem dzisiaj gospodarki rynkowej, która jest niepodtrzymywalna, jest rabunkowa ze swojej natury. I pytanie, czy można zmienić to wyłącznie przez działanie państwa i porzucając rynek, odpowiadam nie. Ale w związku z tym potrzebuję i w ekonomii, i w działalności gospodarczej nie mówienia o odpowiedzialności, tylko faktycznej odpowiedzialności, a to wymaga zmiany charakteru gry rynkowej. To jest bardzo poważny problem. Przepraszam za taki akademicki wywód, ale ja chciałem przyznać pani rację, że tu powinniśmy szukać rozwiązań i one nie dotyczą rynku książki czy rynku kultury. Bardzo dziękuję za te aksjologiczne uporządkowanie problemu, bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo istotne. Ja zacznę od anegdoty. Rozmawiałam z byłą minister kultury na temat ustawy o książce i dowiedziałam się, że w 1989 roku Polacy wybrali wolny rynek. I bardzo się wówczas zdziwiłam tą odpowiedzią, bo ta sfera wartości miękkich, a książka i rynek książki operuje trochę jednak wartościami miękkimi, właściwie jaką jest rynek książki, została poddana całkowitemu urynkowieniu bez jakiejkolwiek regulacji prawnej poza kodeksem handlowym. Poza kodeksem handlowym. No to jest odpowiedź, tak? Znaczy jeszcze chciałam dorzucić jeden element do tego, co pani powiedziała. To są przyczyny też takie historyczno-kulturowe bardzo poważne, bo jeśli Szwedzi w XVI, XVII wieku mieli 80% ludzi umiało czytać i pisać, tak? Bo nie można było brać udziału w zarządzaniu wspólnotą, w głosowaniu, bez umiejętności czytania i pisania. Polska jeszcze na początku, w wieku XIX, te proporcje były odwrotne, to znaczy 20% umiało czytać i pisać Polaków, a 80% nie. Pomijam problemy, że nie mieliśmy niepodległości, że problemy germanizacyjne, rusyfikacyjne, wszystko to znamy. Tylko że dzisiaj świata to nie obchodzi. Świata to nie obchodzi, czy i jak rozwiązaliśmy te problemy historyczno-kulturowe. Do jakiego stopnia jesteśmy postfeudalnym mentalnie społeczeństwem z bardzo hierarchicznym pojmowaniem kultury, z elitaryzmem, który wyklucza ludzi gorzej wykształconych, nieoczytanych, bo to też, proszę państwa, ma znaczenie na wyniki czytelnictwa. Ostatnio zrobiono badania na temat praktyk kulturowych klasy ludowej. Badacze zdefiniowali klasę ludową jako warstwę ludzi, którzy mają podstawowe wykształcenie. I jedna rzecz tam była przerażająca w tych badaniach, a mianowicie z pokolenia na pokolenie przenoszony jest rodzaj traumy, urazu do szkoły i do czytania. Co to znaczy? Co to znaczy, że szkoła nie wykonała tej pracy, tak? Szkoła nie wykonała tej pracy, a dom i otoczenie utrwala takie podziały na tych lepszych i gorszych. Czytających, Polska czytająca i Polska nieczytająca. Przywołuję badania, można dyskutować z niektórymi ich wynikami, ale myślę, że jest w tym dużo, dużo prawdy i też rodzaj wyzwania z nich się rozpisuje. Zanim pan profesor będzie musiał uciec, chciałem jeszcze krótko zapytać o piractwo na rynku muzyki, filmów. Jest powszechne, jest kontrowersyjnym zagadnieniem, jeśli chodzi o to pogranicze kultury i ekonomii. Czy pan profesor uważa, że są jakieś dobre wyjścia z obecnej sytuacji? Czy potrzebna jest jakaś zasadnicza reforma prawa autorskiego? Czy jesteśmy skazani na ten rozdźwięk pomiędzy pewną normą prawną, a normą kulturową i behawioralną? No, pewnych rzeczy się powstrzymać nie da. A jeśli się nie da ich powstrzymać, to znaczy, że musimy z nimi żyć. Tylko pytanie, czy musimy się godzić na to, że one występują w takiej postaci,
czy możemy zastanowić się, dopuszczając i czy mogą występować w innej postaci. W większości przypadków, gdy mamy do czynienia z tym, co nazywa się piractwem, mamy także do czynienia z nieopłaconą pracą. No, jeden z dziennikarzy Gazety Wyborczej systematycznie mnie pyta, czy podręczniki, których jestem redaktorem lub autorem, które są kopiowane, to są kopiowane za moją zgodą i czy kiedykolwiek dostałem żadne pieniądze. Ja mu sukcesywnie odpowiadam, że ja nikomu zgody nie dawałem, nie wiem, że są kopiowane i nikt mi żadnych pieniędzy nie przekazywał. Oczywiście mógłbym się zainteresować i próbować kogoś ścigać. Tylko ja mam wrażenie, że problem jest o wiele poważniejszy, bo my przecież dopuszczamy także legalne nieopłacanie czyjejś pracy. My dopuszczamy legalne nieopłacanie czyjejś pracy. Gdy mówiliśmy o Amazonie, to jest oczywiście cały mechanizm, z którym w pewnym momencie mamy do czynienia. Sytuacją, kiedy jakaś znacząca część pracy jest nieopłacana. A weźmy sobie startupy. A weźmy sobie to, jak wygląda dzisiaj wykorzystywanie pomysłów i kapitału intelektualnego pracowników w korporacjach. To są w ogóle całe pokłady sytuacji, w której dopuszczamy do sytuacji nieopłaconej pracy. Nie chodzi mi o to, żeby to, tak powiem, za pomocą policji i represji gonić, natomiast żeby sobie uzmysłowić, że mamy do czynienia z potrzebą ponownego spojrzenia najpierw na kategorię własności w ogóle. Na kategorię własności. Proszę Państwa, jak popatrzymy na nasze miasta i w ogóle na wielkie miasta, to staje się oczywistą rzeczą, że mamy do czynienia z bardzo poważnymi konfliktami i kolizjami i że jeśli nie zrozumiemy, że własność musi być także zobowiązaniem, że nawet jeśli to własność jest prywatna, to istnieje publiczna funkcja nawet własności prywatnej w przypadku zagospodarowania przestrzennego miasta, jest to oczywiste. To jest oczywiste, bo jeśli tego nie ma, to mamy do czynienia z sytuacją, gdzie własność prywatna niszczy inne wartości. Natomiast bardzo często mamy do czynienia właśnie z sytuacją dopuszczania nieopłaconej pracy. I to nie musi tak być. Są takie przykłady korzystania z czyjegoś wkładu intelektualnego, który jest dobrowolny, uzgodniony. Po prostu chodzi o to, że jeśli państwo na przykład dzisiaj patrzy, czy ktoś z kimś zawarł umowę i twierdzi, że ta umowa była umową od samego początku nieuczciwą, tak na przykład w tej chwili jest przedmiotem refleksji zachowanie niektórych firm, które są dystrybutorami energii, bo podpisują nieuczciwe umowy, tak jak zastanawiamy się i sądy zastanawiają się, czy umowy o kredyty spełniały warunki, tak trzeba patrzeć nawet tam, gdzie są te umowy. Ale chcę wyraźnie powiedzieć, jeśli nie będzie pogłębionej refleksji, jeśli będziemy myśleli XIX-wiecznie o pojęciu własności, przy czym ja nie próbuję, znaczy ja uważam, że doszliśmy do sytuacji absolutyzowania własności i absolutyzowania własności prywatnej, nie zdając sobie sprawy, że czymś innym jest własność w epoce przemysłowej, a czymś innym jest własność w epoce informacyjnej. I w związku z tym my potrzebujemy refleksji i innego zdefiniowania wiązki praw własności i innego dokonania podziału przy zachowaniu jednej bardzo ważnej zasady. Część z tego wszystkiego musi być Creative Commons. I teraz Creative Commons to jest, istnieje jako dopuszczalny użytek, ale kwestia, jak ma wyglądać dopuszczalny użytek, to nie może być margines, to nie może być rezyduum. To jest istotny element całej równowagi takiego systemu. I uważam, że w Polsce to my w ogóle jesteśmy na początku drogi, bo mamy tutaj do czynienia z tym, że każdy walczy o swoje, nie zdając sobie sprawy, że rozwiązanie tego w sposób uporządkowany daje dopiero tą siłę rozwojową, którą jest to gospodarka okrężna. Jeśli każdy walczy o swoje, to oczywiście ten czy w inny sposób będzie chronił swój interes, ale cały system nie będzie podtrzymywany. Ja. Proszę Panią. Część z tego wszystkiego to jest refleksja, która się musi pojawiać także po stronie tych, którzy zajmują się ekonomią, intelektualistów. Część tego to jest to, co musi zrobić państwo regulacyjnie. Część z tego to jest aktywność obywatelska. Wszystkie te siły są potrzebne, by równoważyć to, co dzisiaj jest niezrównoważone. I nie da się za pomocą jednego wektora, nie wiem, władzy publicznej, która przyjdzie i ustanowi nam porządek, to
zrobić. Dlatego, że jeśli byśmy chcieli takiej władzy, to ona odbierze nam najpierw jedną wolność, potem odbierze nam wszystkie rodzaje wolności. W związku z tym to nie jest żadna droga. Natomiast trzeba zrozumieć, że jeśli mówimy o wolności gospodarczej, to na drugim ręku musimy mówić o wolności artystycznej, dlatego że to wszystko musi się wzmacniać. A to się nie równoważy, chcę wyraźnie powiedzieć. Nie równoważy się również ze względu na te zjawiska, o których powiedziałem, skrajnej komercjalizacji, oportunistycznego myślenia w gospodarce. I w związku z tym ta refleksja jest potrzebna, dlatego że rzeczy wymykają się spod kontroli. A to, z czym mamy teraz do czynienia, i to będzie ostatnie moje zdanie, czyli z tymi wielkimi platformami internetowymi typu Google, Amazon, Uber i tak dalej, to proszę Państwa jest o wiele groźniejsze niż sojusz przemocy z władzą autorytarną. Sojusz tych platform z władzą autorytarną będzie bardzo trudny do powstrzymania, bo przemoc kosztuje. Przemoc wymaga po prostu zasilania, a to jest bardzo tanie. Ta firma, która się nazywa Airbnb, w ciągu 10 lat ma kapitalizację, nie mając żadnego hotelu, które w ciągu 100 lat Marriott czy Hilton uzyskały. A ta kapitalizacja została tak uzyskana w tak krótkim czasie, że pozwala na lobbying niewyobrażalny. Na niewyobrażalny lobbying. No więc jeśli nie chcemy mieć Berlusconiego, jeśli nie chcemy mieć Trumpa, to o tym rozmawiamy. To o tym rozmawiamy. A to jest też rozmowa tak naprawdę o znaczeniu kultury jako źródła zdolności poznawczych. Jeśli nie mamy czytelnictwa, to nie mamy zdolności poznawczych, bo to, co ja mówię dla większości studentów ekonomii, jest niezrozumiałe, dlatego że oczywiście cały czas się ich uczy równań podaży i popytu, których nie ma w rzeczywistości. Rynek tak nie działa, jak się ich uczy w podręcznikach. Ale żeby oni chcieli to zrozumieć i mogli to zrozumieć, to jeszcze raz podkreślam. Instrumentarium poznawcze, instrumentarium, którym się posługujemy, językowe, musi być o wiele bogatsze niż to, które wynika z naszego potocznego życia, bo inaczej się tego nie da ująć. Bo to wymaga po prostu popatrzenia, co z czego wynika, a nie tylko myślenia bodziec reakcji. Jeszcze raz przepraszam za tę sytuację, którą nie spowodowałem. Bardzo mi było miło ze względu na panią Beatę i pana. Ja chciałabym się zapytać o rolę edukacji w właśnie uświadomieniu o prawach autorskich, ponieważ ja do 3 tygodni temu nie wiedziałam właściwie, jakie są zasady w kopiowaniu z internetu i moja szkoła przeprowadziła akurat warsztaty z praw autorskich, ponieważ w programie matury międzynarodowej, gdy się popełni plagiat, to się w ogóle nie można zdawać matury i w ogóle już do końca życia nie można tego programu zdawać. W ogóle nie można drugi raz podejść, gdy się wykryje plagiat. Więc zostały przeprowadzone te warsztaty i też chciałabym zwrócić uwagę na tą ustawę praw autorskich, które kiedy nasz nauczyciel zaczął nam tłumaczyć o jakichś końcówkach i podłączeniach do serwera, które istnieją takie wpisy o starych komputerach sprzed 30 lat, to po 10 minutach cała klasa nadal nie rozumiała, o co chodzi, to osoby w naszym wieku, jeżeli im się nie uświadomi, czego nie można robić, to jednak nadal będziemy kopiować z internetu, ponieważ jest to dostępne, ktoś udostępnił i nie będziemy wiedzieć o tym, że właściwie powinniśmy robić coś innego. Oczywiście, że jak kiedy kopiuje się muzykę, to jest się świadomym, że się powinno ją kupować. Jednak gdy chodzi o zdjęcia, które też są sztuką, w Google, które wstawia się do prezentacji, których nie wolno wstawiać, ponieważ są prawa autorskie, to jednak jeżeli nie będzie żadnego programu takiego edukacyjnego w szkołach, moja szkoła to jest społeczna szkoła, więc to nie jest program taki w szkole państwowej, to mi się wydaje, że że nadal będzie ten problem istniał i chciałabym się zapytać o zdanie na ten temat, o wprowadzenie tego w szkołach publicznych. Ja się zupełnie nie dziwię, że państwo w swojej trzeciej klasie liceum tak mają, czy drugiej, mają z tym problem. I ja przez ostatnie 3 lata byłem kierownikiem projektu dotyczącego piractwa i mam 5 publikacji międzynarodowych na ten temat, ale jeśli chodzi o prawa autorskie, pozostaję równie głupi, co byłem na początku, gdyż albowiem jest ono niedostosowane do rzeczywistości cyfrowej, w szczególności w Polsce, i jest nadzwyczaj mętne, przynajmniej taki jest mój odbiór tej obecnej sytuacji. Nie wiem, czy pani.
Mnie pozostaje zgodzić się z panem, aczkolwiek no weźmy pod uwagę, w jakim świecie żyjemy. Żyjemy w świecie potężnej liczby tekstów nie do opanowania i nie do sprzedania. Zaczyna więcej ważyć to, czy gdzieś informacja o tym, że mamy taki tekst, dotrze, niż sam tekst. Młodzi ludzie bardzo często, tak to nazwijmy, kradną, piratują teksty czy książki na chomiku. Ale zastanawiałam się wielokrotnie, przecież piratują dzięki operatorom telefonii komórkowej. Gdyby te telefonie międzynarodowe korporacje uniemożliwiły, to by to nie miało miejsca. To jest jeden, ale to są wszystko znaki zapytania, proszę pani. Ja nie znam odpowiedzi. Wiem, że tego jest za dużo i prawo jest chore dzisiaj, nie nadąża za zmieniającą się sytuacją. Co więcej, prawo autorskie jest niewiarygodnie eksploatowane dzisiaj, tak? Za sprawą prawników. I moim zdaniem eksploatowane jest nadmiernie, bo ja do końca nie widzę powodu, mówię to trochę wbrew może autorom i artystom, żeby spadkobiercy mieli takie prawa jak twórca. Uważam, że już ten dług społeczeństwo spłaciło, tak, kupując za życie artysty jego dzieło. I w dużej mierze to trzeba powiedzieć, to prawodawstwo amerykańskie tak się uświatowiło i nam narzuciło ten model. I on zaczyna dominować w całej Europie, na całym świecie. I ludzie się przed tym bronią w sposób straszny, kradnąc, tak? Kradnąc, bo bardzo często to jest najprostszy sposób dotarcia też do tekstu. Na przykład w Polsce bardzo często. Jeśli musi pani przeczytać lekturę szkolną i pani jej nie może znaleźć w bibliotece, no to wiem, że wielu uczniów właśnie to robi. Kradnie na chomiku i ma sprawę załatwioną, tak? Złej jakości tekst, często z błędami, ze zmianami w stosunku do tego, co pisarz napisał, no ale to się dzieje. Więc pytanie takie, czy gdyby ściąganie takich tekstów było dużo tańsze i ich jakość byłaby gwarantowana, to czy taki uczeń nie zapłaciłby tych 2 czy 3 złotych? Na pewno by, tylko właściciel praw autorskich musiałby się zgodzić na to, że jednostkowo zarobi mniej, a w sumie zarobi tyle samo albo więcej. Dam przykład, który się wydarzył niedawno w Izraelu. Jeśli mówimy o chaosie i na rynku książki, to co się wydarzyło w Izraelu przez ostatnie lata, to jest taki poligon, przez który przechodzą niektóre kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska. Tam rynek książki był podzielony między 2 wielkie hurtownie, które też zaczęły inwestować, kupować wydawnictwa. Do tego stopnia, że się kupowało książki, nie można było kupić książki jednego autora wydającego w wydawnictwie, które należało do innych hurtowni, APSU, czy tam do sieci księgarskiej, nieważne. Postanowiono z tym zawalczyć nagle i wprowadzono chyba 2 lata temu ustawę o książce, nie zdając sobie sprawy z tego, że ta wojna cenowa doprowadziła do tego, że można było w cenie jednej książki kupić 4 nowe. Tak został popsuty rynek. I autorzy niektórzy narzekali na to, uważali, że to jest nie w porządku. I ci, którzy potrafili w Knesecie polobować, tak polobowali, że stworzono prawo o stałej cenie książki. W ciągu miesiąca jedna z tych sieci padła, a przez następny rok prawie księgarnie nie brały nowości, bo wyprzedawały to, co miały w magazynach. Kto się pierwszy zbuntował? Zbuntowali się autorzy. Buntowali się autorzy, którzy powiedzieli tak, no co z tego, że ja sprzedam mniej książek za wyższą cenę, czy za słuszną, wynikającą z kosztów produkcji cenę książki, jeśli ja dotrę do mniejszej liczby czytelników.
gdzie są moi czytelnicy? Ustawa po roku została, po dwóch latach została wycofana. No ale oligopol został i problem jest dalej nierozwiązany, bo ja zastanawiam się, w jaki sposób działają wydawcy w Izraelu, jeśli oni są, gdzie jest ich minimalny zysk. No, żyją jeszcze, ale naprawdę na granicy przetrwania i chyba tylko to, że jest to naród księgi, decyduje o tym, że książki są wydawane i ludzie je czytają. Więc to jeden z przykładów. Nie ma dobrych rozwiązań, ale trzeba próbować. Najważniejsze jest to chyba, o czym mówił pan profesor, tak? Kultura robienia interesów musi być dosyć wysoka i wszyscy muszą zrozumieć, że trzeba wypracować taki model, który będzie służył wszystkim, a nie tym, którzy są tutaj chwilowo najsilniejsi. Przy czym te doświadczenia, negatywne doświadczenia Izraela z jedną ceną książki nie były obserwowane w innych krajach, wedle tego, co ja wiem. To znaczy we Francji to funkcjonuje dużo lepiej. Być może dlatego, że inna była struktura rynku a priori. Wspomniała pani, że tam są tylko dwie główne sieci. Wypowiedziała pani tutaj mimochodem pogląd straszliwy, moim zdaniem dzielący jak na jakieś kasty społeczne. Mianowicie było to zdanie o tym, że zakwestionuje pani prawo autorskie spadkobierców czyli grupy twórców. To zapytam w takim razie. No ale takie tendencje są. Chciałem powiedzieć w takim razie, przez analogię. Dziadek kogoś wybudował kamienicę, nic w niej nie wkłada, a dzieci z tego korzystają i czerpią ogromny szmal z wynajmu. I to ma być sprawiedliwe społecznie. Jeżeli się godzimy, prawda, na sytuację, że kamieniczy z tego korzystają, to dlaczego mamy być deprecjonowani twórcy? Z punktu widzenia sprawiedliwości społecznej i filozofii jest to oczywiście niedopuszczalne, ponieważ z tego wynika, że twórcy mają być niewolnikami, a ci, którzy mają szmal nie wiadomo w jaki sposób zdobyty, niezależnie od tego jak zdobyli i też nic nie włożyli i czerpią olbrzymie zyski, prawda? Więc albo przyjmujemy, że dorobek osób prywatnych, które zdobyły w ciągu roku, w ciągu swojego życia pewien dorobek, jest przekazywany i należny dzieciom, albo nie, ale wtedy odbierzmy prawo dziedziczenia kamienic. To chciałem powiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o internet, to jest jedna dobra rada. Nie ma żadnej możliwości, żeby zapewnić sobie niekradzenie swojej własności i najlepszą metodą jedyną jest po prostu nie dawać do internetu tego, na czym chcielibyśmy zarobić. Ja na przykład jeżeli mam jakieś osiągnięcia i chcę coś publikować, to zdaję sobie sprawę, że nie będę władował do internetu swoich genialnych myśli, dlatego że kto inny to przejmie i je po prostu sprzeda. Więc po prostu to nie jest, a szukanie, że tak powiem, możliwości zapobieżenia piractwu jest w zasadzie niemożliwe, no bo internet nie temu służy. On służy temu, żeby rozpowszechniać bezpłatnie wartość intelektualną. Dużo kwestii tutaj. Mi się wydaje, że nie sposób się zabezpieczyć przed tym, żeby coś trafiło do internetu. To nie jest kwestia decyzji twórcy koniecznie, tak? Nawet z płyty gramofonowej można przegrać i wrzucić do internetu. Natomiast jeszcze druga uwaga, jeżeli można. Moim zdaniem jednak to prawo własności intelektualnej, a prawo własności przedmiotów fizycznych to są dwie dosyć duże, jest wiele różnic. Myśmy robili sporo badań na ten temat, jak to jest postrzegane i tych różnic, tak jak ludzie to postrzegają, jest wiele i to jest jakby naturalne. No, pierwsza jest taka, że korzystanie z danego dobra fizycznego na ogół wyklucza możliwość, żeby korzystali z tego inni. Tak? Jeżeli ktoś mieszka w tej kamienicy, to nie może mieszkać
ktoś inny, a jeżeli ja czytam daną książkę, to milion innych osób też może ją czytać i to jest obecnie już odzwierciedlone w prawodawstwie, no to, że po jakimś czasie, po 70 latach na przykład, trafia to do domeny publicznej, no to między innymi odzwierciedla właśnie ten aspekt, że ograniczenie dostępu do dóbr kultury, no jest pewnego rodzaju nieefektywnością ekonomiczną, bo krańcowy koszt dostępu do tych dóbr jest zerowy. Chcielibyśmy, żeby one były szeroko dostępne, tak? Więc jest pewne napięcie oczywiście pomiędzy możliwością zarobienia na tym, a daniem szerokiego dostępu. Natomiast w każdym bądź razie zrównywanie własności intelektualnej z własnością przedmiotów fizycznych, przed tym bym się opierał. Aczkolwiek szkoda, że pan, że pan nie usłyszał wypowiedzi profesora Hausnera, który też stawiał duży znak zapytania pod kwestią rozwiązania również własności majątkowej, fizycznej, nieintelektualnej. I uważał, że ludzkość dzisiaj stoi przed tym pytaniem i to jest kwestia, nie wiem, być może kilkudziesięciu lat, kiedy będziemy to prawo jakoś zmieniać. Miejmy nadzieję, że nie w sposób bardzo rewolucyjny, bo to zawsze jest groźne dla życia ludzkiego. Także ja z panem nie polemizuję. Nie. Ale ja nie bronię, ja, żeby nie było wątpliwości, nie w tym celu się spotkaliśmy, żeby... Tylko ja nie bronię kamieniczników, to chciałam powiedzieć. Dzień dobry, Adam Kępka. Całe to spotkanie miało być o kulturze, zaczęło się od książki, o czytelnictwie. Stawiacie państwo znak równości między książką a czytelnictwem. Znaczy ja wiem, że to jest w pani interesie, bo pani z tego żyje, ma pani z tego chleb, masło i szynkę. Ale to nie jest to samo. W internecie dostępne są dużo lepsze treści niż setki książek, które widzę w księgarniach. Tysiące, dziesiątki tysięcy. To pierwsza rzecz. Druga rzecz, mówiła pani o tym, że klient szuka niższej ceny i jednocześnie narzekała pani na Empik. Szczerze mówiąc, nigdy w życiu, czy na Empik i Matras, nigdy w życiu chyba nie kupiłem książki w Empiku ze względu właśnie na cenę. Znajduję w księgarniach internetowych znacznie tańsze książki niż Empik i Matras. I myślę, że właśnie to jest sposób, żeby ten oligopol, który pani sugerowała, Matrasu i Empiku, właśnie został złamany. Te małe księgarnie internetowe oferują książki w lepszych cenach niż te dwie duże sieci. Dziękuję. Ja tylko panu powiem, że księgarnie małe internetowe mają znacznie mniejsze koszty utrzymania. Tylko tyle. Tylko tyle. I też mniejszą ofertę. I to też z tego wynika. Często mieszczą się w garażu. Ale ja proponuję wrócić jednak do tematu kultury i czytelnictwa. Tego, bo w tym co w jakich warunkach na przykład dzisiaj funkcjonują wydawcy, poddani takiej presji szybkiego sukcesu, no, nawet się mówi fast money w wydawnictwie i sprawdza się co tydzień wyniki sprzedaży książek, a coraz bardziej jest wyrugowana taka też kulturotwórcza rola wydawcy, która polega na tym, że się pracuje latami z autorami, pracuje się nad czymś takim jak katalog wydawnictwa i rola wydawcy wówczas polega na, po pierwsze, znajdywaniu ciekawych książek, ciekawych talentów, pomocy, pomaganiu w tym, żeby one zaistniały. Nie w perspektywie często jednej czy dwóch książek. Czasami się czeka na sukces autora i na jego czytelników latami. A zaleta takiego myślenia, przynajmniej tak było jeszcze do niedawna, zaleta takiego myślenia jest następująca.
że wydawca taki ma taki rodzaj kapitału, który może z autorem, dla autora i dla siebie i dla rynku eksploatować latami. Bo to, co zdolny człowiek napisze i co wydawca wyda, przedtem przygotowując to redakcyjnie, promocyjnie i handlowo, to powinno być teoretycznie, taka jest definicja wydawcy, w obiegu jak najdłużej. Nawet jeśli to kończy się na półkach tylko bibliotecznych i książki już na przykład nie ma w księgarni. Dzisiaj na to nie ma czasu, proszę Państwa. Dzisiaj się w wielu wydawnictwach oszczędza właśnie na tej pierwszej pracy, tej najważniejszej, takiej bardzo, bardzo kreatywnej. Nie wiem, w jakim to kierunku idzie wszystko. Być może tę rolę pomału będą przejmować na świecie. To już taki proces się zaczął dawno temu nawet w krajach anglosaskich. Być może tę rolę będą przejmować agenci literaccy, ale dlaczego to było rugowane z wydawnictw? Dlatego, że poddano się takiemu dyktatowi rynkowemu. My musimy się wsłuchać w potrzeby czytelnika. Nie trochę kształtować rynek, trochę znajdować, nie wiem, nowe głosy na przykład, czy nowe idee je promować. I skończyło się to na tym, że zaczynamy formatować rynek, zaczynamy wydawać i zamawiać u autorów to, co się sprzedaje. Efekt jest tego taki, że nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale już są programy komputerowe, które formatują na przykład miliony tekstów powieści kryminalnych, albo romansowych, albo science fiction, albo fantasy. I piszą już książki. To jest kwestia czasu, kiedy te książki wejdą na rynek. Jedna z tych książek wygrała już konkurs literacki w Japonii. O tym, że napisał ją komputer, dowiedziano się po przyznaniu nagrody. W całości została napisana przez komputer. Po prostu ktoś taki algorytm stworzył, przeanalizował, ponieważ podobnych tekstów jest już bardzo dużo. Z jednej strony to jest to takie podążanie za rynkiem, za tym, co się sprzedaje. Wsłuchujemy się w rynek i to nasz dyrektor handlowy wie lepiej, na co czeka czytelnik, niż ty, redaktor, wydawca, tak? Który chodzisz po tym rynku, rozmawiasz z autorami, rozmawiasz z innymi wydawcami. Nie, ty się nie liczysz, bo ty nie siedzisz w księgarni, nie rozmawiasz z księgarzem, nie wiesz, ile niesprzedanych książek mamy w magazynie. Ale to jest proces, który na rynkach zachodnich się zaczął po wojnie, w latach 50. Tylko już teraz doszliśmy moim zdaniem do ściany. I teraz te firmy, które wydają ogromne pieniądze na opracowanie owych algorytmów, bo nie ma powodu, żeby płacić autorom za podobne książki, naprawdę. Niech to piszą komputery. To jednak zostawiają sobie taki margines, proszę Państwa, na coś naprawdę indywidualnego, na coś wyjątkowego, no bo rynek nie znosi próżni i musi jakoś tam do przodu iść, jakieś nowe zjawiska muszą się na nim pojawiać. I specjalne budżety na prawa autorskie dla takich rozpoznanych przez takie korporacje geniuszy już jest. Nie wiem, w jakim kierunku to prowadzi, ale na pewno żyjemy w takich czasach przesilenia i dużych zmian. Do Polski to bardzo późno dojdzie, ale ciekawa jestem, kiedy któryś z polskich wydawców kupi prawa do książki napisanej przez komputer. Dziękuję. Może już kupił, tylko tam podał jakieś nazwisko, bo rynek może nie jest jeszcze gotowy na to. Pani miała pytanie. Ja chciałabym na początku powiedzieć, że dla naszego pokolenia tego, czego nie ma w internecie, tego w ogóle nie ma, więc jeżeli by się wycofało wszystkie rzeczy z internetu, to jednak byśmy byli bardzo nieoczytani. I drugie, chciałabym zwrócić uwagę na przykład na istnienie takich portalów jak wolnelektury.pl, które wykupują prawa autorskie i udostępniają za darmo te książki i to jest, jednak pomaga. Jednak właśnie tam jest większość lektur i chciałabym nawiązać do lektur szkolnych, które według mnie zniechęcają do czytania, ponieważ kiedy się spojrzy na dziady, oczywiście, że one mają wartość, ponieważ jednak jest to historia Polski, kultura i naprawdę
ważne, żeby wiedzieć, że takie coś istnieje. Jednak te rzeczy, które każe się robić z tymi tekstami, są naprawdę bardzo trudne i po przeczytaniu tych tekstów rozumiem osoby, które nie wracają do czytania. I chciałabym zapytać o zmienieniu listy lektur, na przykład właśnie nowych noblistów dodania. Na przykład ja teraz w szkole omawiam, bo ja mam inne lektury. Omawiam noblistę z 2003 roku Ketsego Hańbę, co jest bardzo trudne, ale to jest inna zupełnie literatura i naprawdę jak to się czyta i później się dogłębnie interpretuje z pomocą mitu Edypie i naprawdę różnych, naprawdę trudnych zabiegów, to jednak człowiek później wraca do tych książek i także wspiera się nową literaturę, ponieważ jeżeli ludzie w moim wieku tylko czytają tą starą, to kto będzie kupował nową? A także jeżeli się zniechęcą na starej, to już tej nowej też nie kupią, więc chciałabym się zapytać, jakie lektury i ogólnie czy dałoby się zmienić tą listę i czy to jest w ogóle w zasięgu. To bardzo ambitna książka, skądinąd taka mroczna dosyć, jak na ten wiek. Ale... Powiem tak, nie zanosi się, żebym została ministrem edukacji. To po pierwsze. Po drugie, uważam, jestem przeciwniczką lektur szkolnych. Uważam, że nauczyciel powinien prowadzić ucznia w świecie książek i to uczeń powinien sobie wybierać książki, które chce czytać. Bo powinien nauczyć się je czytać, rozumieć i o tym mówić. I to jest zadanie szkoły. W szkołach skandynawskich nie ma listy lektur. Robi się wszystko, żeby dzieciarnia czytała. Do tego stopnia, że jak zabraknie, jak badania pokażą, że chłopcy w pewnym wieku przestają czytać książki, to się wprowadza program z trenerami piłki nożnej. I pisarze piszą książki, gdzie jest też piłka kopana, ale oprócz tego są problemy życiowe człowieka w tym wieku. Tak się z tym walczy. I to pomału, pomału przynosi efekty, tak? Pojawia się jakieś nowe zjawisko, nie wiem, fala uchodźców. Podejrzewam, że w wydawnictwach szwedzkich już siedzą pisarze i piszą dla różnych grup wiekowych różne książeczki o tym, jak żyć w takim świecie, gdzie są ludzie z różnych kultur, z różnych religii, tak? I bardzo często po bardzo ciężkich doświadczeniach, wojny czy wygnania, czy... Tak działa ten system, tak? Więc jak są takie... Będę bronić trochę polskiej literatury. Uważam, że zabija ją szkoła. A wszystko zależy od tego, jak się mówi, jak się czyta takie teksty. Dobry nauczyciel jest w stanie naprawdę bardzo dużo zrobić. Tutaj leży problem. Też dobór tekstów też jest mocno XIX-wieczny, nie na dzisiejsze czasy, to prawda. Ale jeśli pani się uda dostać, chyba siódmy, ósmy, są dwa przedstawienia tylko, całodniowe, Dziadów, całodniowe, uwaga, kilkanaście godzin w teatrze z przerwami na jedzenie. Dziady za dary. Pani zobaczy, co można zrobić z Mickiewicza. Jak współczesny, jak uniwersalny tekst to może być. Benigni, taki aktor, którego może pani zna, może nie zna, włoski, tak? Życie jest piękne. Czyta w radio Boską Komedię i publika szaleje. Nie wiem, jak to robi, ale to robi, tak? Znaczy, to naprawdę są różne sposoby wracania do klasyki. Ja, ponieważ na rynku jestem 25 lat i już pomijając wykształcenie filologiczne, to powiem pani, że ja teraz jestem tak zmęczona przeciętną produkcją literacką, że bardzo chętnie wracam do klasyki. Nawet jak mnie sprawia to trudność, tak? No bo trzeba jednak wrócić do innego języka albo przypomnieć sobie, albo no, wiadomo, tak? Także to klucz jest w czym innym, problem leży naprawdę, naprawdę w czymś innym, ale o tyle ma pani rację, że rzeczywiście badania Biblioteki Narodowej sprzed 2 lat pokazały takie niebezpieczne zupełnie zjawisko,
Ożywienie czytelnictwa dzieci na początku szkoły podstawowej, potem jak wprowadza się lektury szkolne, dzieciarnia przestaje czytać. Po prostu zabija się chęć czytania. No to jest zbrodnia, chciałam powiedzieć. Bo ja mam wielkie możliwości. Co to jest czytać? Powieść, chociażby kryminalna, czy to jest taki nie wiadomo co, jakiś zlepek, nad którym nikt nie popracował, nikt niczego nie poprawił, nikt niczego nie usunął. I ja nie wiem, czy my mówimy o czytelnictwie, żeby to pracować. No na litość Boga, jeśli ludzie mają, a widzę, co czytają na przykład w tramwajach czy w metrze, no to może lepiej nie mam tego nie czytać. Jeśli chodzi o kształcenie się w umiejętności czytania, w rozumieniu tekstu pisanego. No czasami mam takie wrażenie, że to, co teraz dostajemy często, ja nie wierzę wszystko, przecież wszystkiego nie znam, no to nie wiem, co to jest. I gdzie są wydawcy? Bo my to rozmawiamy się na tym. Gdzie są wydawcy? Bo moim zdaniem wydawca przy tym nie pracuje. No może chociaż interpunkcja i ortografia są lepsze niż na Facebooku. Znaczy na pewno zły pieniądz wypiera dobry pieniądz. Bo po prostu, no tak jak mówię, rynek wie, co, na co czeka przeciętny czytelnik. Ale to może robić szkoła i dom. A księgarz, wydawca, jak będzie miał poczucie misji, będzie chciał pracować z sensem, to będzie robił takie eksperymenty. Tylko za chwilę właściciel wydawnictwa spojrzy na kalkulację książki i powie, nie może zrobić trzech redakcji tej książki. Nawet jak ona jest bardzo trudna. Znaczy ja mam tylko taką nadzieję, że rynek się za chwilę tą sformatowaną literaturą trochę zmęczy, tak? Już takie zjawiska, takie pierwsze znaki są na świecie, no ale no tak to będzie wyglądało, że będą wyrobieni czytelnicy albo tacy, którzy się nauczyli szukać wartościowej literatury i będą ją znajdywać z większym lub mniejszym kłopotem. Kłopot będzie, niewątpliwie. Albo będą mieli dwie, trzy ulubione księgarnie, w tym jedną internetową, gdzie oferta będzie zgodna mniej więcej z ich gustami. No, nie ma szans na nic innego. To jest też funkcja umasowienia kultury, powiedzmy sobie. Ale prawdą jest, wie pani, ktoś w New Yorkerze napisał w 2008 roku, naprodukowaliśmy tyle złej muzyki i tyle złych książek. No ale moim zdaniem nie wyciągnęliśmy jeszcze wniosku z tego. Także... Proszę? Nie, myślę, że w każdym społeczeństwie są takie osoby, tylko jest kwestia hierarchii tego, czy one są słuchane. Nie, na pewno jest tak, znaczy z moich doświadczeń wynika, że jednak no, praca nad jakością tekstu przynosi rezultaty, tak? Że ten tekst naprawdę dłużej żyje i jest wartościowy. Rzecz sformatowana, ona może zbudować bazę wydawcy, tak? Nawet do tego, żeby wydawać poezję. Nie wiem, czy wiecie Państwo, że w ostatnich badaniach Biblioteki Narodowej tak zwana literatura, to w większości jest ten wzrost z tytułów literackich, to jest w dużej mierze wzrost wydawanej poezji i to w self-publishingu. To naprawdę nie ma się z czego cieszyć. Plus jeszcze to, co już jest z powieścią, to jest w 80% literatura popularna. Rynek wartościowej literatury w Polsce się bardzo kurczy. I jak za tym nie pójdą jakieś programy wspierające takie wydania, no to będzie źle.
A w wielu krajach to się wspiera, na przykład dobrą literaturę dziecięcą, dobrze zilustrowaną książkę, która musi kosztować, musi to być wydane na dobrym papierze, bo kształtujemy gusty dzieci, dobry tekst musi być napisany. Takie książki mają często dofinansowanie. Utrzymanie klasyki w ofercie wydawców francuskich też się wiąże z pomocą finansową państwa. Słynna seria Plejad. To tylko, o to chyba każą nam iść do domu. Organizatorzy. Też ma niewielkie wsparcie państwa. To nie jest tak, że wydawcy chodzą tylko o własnych siłach. Bowiem rynek przekładów kurczy się na świecie z tego względu, że koszta przekładu to jest dodatkowa pozycja w Excelu, tak? Którą dyrektor finansowy nie lubi. W związku z tym rynek przekładów się kurczy, czyli przestajemy się porozumiewać, poznając literaturę kogoś z innego kręgu kulturowego. Bardzo w długofalowym takim myśleniu, bardzo niebezpieczne. I w związku z tym szuka się polskich autorów i bardzo często byle jakich polskich autorów. To też nie jest dobre rozwiązanie, ale tam, gdzie ten rynek przekładów jeszcze utrzymuje się na jako takim poziomie, zawsze są jakieś instytucje albo prywatne fundacje, które takie rzeczy wspierają. No dzisiaj stoimy przed taką sytuacją, że za chwilę polska literatura może przestać być tłumaczona na języki obce, oprócz tej jedynie słusznej. Bo to też działa zasada wzajemności, jak wszędzie, tak? Jeśli polski wydawca korzysta z pomocy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, z funduszu wspierającego kulturę francuską, czy literaturę francuską, no to oczekuje się podobnego działania w drugą stronę, czyli wobec francuskiego wydawcy, który zechce wydać polską literaturę. Ale to on będzie wybierał autora, którego zechce wydać, on poniesie ryzyko wydania tej książki i wprowadzenia jej na swój rynek, bo on zna, a na pewno zna lepiej od polskiego urzędnika czy od polskiego wydawcy rynek francuski. To jest jeszcze taka część rynku, o której się przeciętny czytelnik nie wie, tak? Ale ona ma spore znaczenie, bo jak wracając jeszcze na chwilę do tego kapitału literackiego, który się buduje, czy katalogu, który się buduje latami. Proszę Państwa, Gallimard, który dzisiaj jest dużą korporacją, tam jest kilkanaście wydawnictw, ale trzon tego to jest Gallimard, budowany od początku, no, początki wydawnictwa przed I wojną światową. 30% przychodów ze sprzedaży praw autorskich. Dziękuję. To jest to, co zbudowano. To są autorzy, nad którymi pracowano kilkadziesiąt lat i pracuje się dalej. I jeśli ktoś chce wydawać autorów francuskich, to podejrzewam w 5 przypadkach na 10 trafi do Gallimarda. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze zapytać o modele biznesowe, jeśli chodzi o książki, to ten model taki subskrypcyjny, który odgrywa obecnie już coraz większą, dużą i coraz większą rolę dla muzyki i filmów, tak, mamy Netflix, mamy Pandorę i tak dalej, to wydaje się nieźle funkcjonować dla muzyki i filmów. W przypadku książek tak naprawdę tego rodzaju usługa nie jest dostępna, tak? Ja mogę za umiarkowaną kwotę mieć dostęp do miliona plików muzycznych. No a jeżeli chciałbym czytać tak jak chcę 5 czy 6 książek miesięcznie, to muszę za to zapłacić kilkaset złotych. Mimo że de facto to jest też raczej usługa niż produkt. Ja nie chcę tych książek fizycznie potem mieć na półce, żeby one zbierały kurz, tylko chciałbym przesłuchać sobie 3 audiobooki w ciągu miesiąca i przeczytać 2 e-booki. Czy widzi Pani taką przyszłość, żeby mógł sobie wykupić za $20 miesięczny dostęp do prawie wszystkich książek, które chciałbym przeczytać? Czy to jest też taka efemeryda, jeśli chodzi o pozostałe rynki? Czy to jest specyficzna rzecz dla książek, że to nie pójdzie, mimo że wygląda, że nieźle działa w przypadku muzyki i także filmów? Wiem, że Audioteka robi taki eksperyment, że udostępnia fragmenty. Tak.
jest nie, ale... Tak, ale to, że nie udostępnia większej liczby tytułów, to nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że wydawcy je nie dają, tak? Znaczy trudno jest przekonać wydawców do takiego ruchu, a wydawcy bywają związani takimi, a nie innymi umowami zakupu praw autorskich, tak? Czy to będą prawa kupione od agencji zagranicznych, wydawców zagranicznych, czy od polskiego autora. To jest pochodna tych umów, więc albo będzie jakaś wielka zmiana w prawie autorskim, która pomoże dostosować to do takich rozwiązań. Pytanie, czy jest to na tyle ważne i przyszłościowe? Być może tak. Próbowano robić takie badania i ktoś mnie kiedyś przekonywał, że najwięksi piraci kupują też książki. Że spiratują ileś książek, ale tak poczytają parę stron, ale bardzo często jak już trafią na coś bardzo dobrego, to idą do księgarni i kupują. To jest funkcja tego, czy czytamy jedną książkę. Tak, tak, czy czytamy jedną książkę rocznie, czy czytamy ich kilkanaście. Tak, tacy oddani czytelnicy, nawet jak coś spiratują, to też dużo wydają na kulturę. To jest sprawdzone. No to właśnie dobrze tutaj skomentować to, co pan powiedział i wrócę znowu do sprawy, że w takim razie oczywiście, że każdy chciałby mieć dostęp do możliwie wszystkich dóbr kultury, które są. Problem tylko polega na tym, że oczywiście jak najlepiej bezpłatnie albo za minimalną opłatą. No jest problem tylko tego typu, że jeżeli chcemy wprowadzić komunizm dla pewnej warstwy społecznej, bo przecież komunizm na tym miał polegać, że nie ma pieniądza, no to dlaczego to środowisko ma się godzić, żeby w takim razie, proszę bardzo, to, ale wprowadźmy komunizm może dla wszystkich, to jeżeli to dla, to ja bym chciał na przykład mieć możliwość, żeby mi piekarz po prostu dawał dobre bułki. Ja też mu nie będę płacił, bo ja też tego potrzebuję i chcę. Ale nie zgadzamy się na sytuację, żeby środowisko twórców został im narzucony komunizm, a wszyscy żyją w kapitalizmie. No to zdecydujmy się, albo tak, albo jest kapitalizm, albo zaczynamy wprowadzać komunizm. I na tym problem polega i to jest dylemat współczesny najważniejszy, jakbym powiedział. Ale proszę bardzo, rozstrzygnijmy tę sprawę. Ja mówiłem o płatnym dostępie i mówiłem, że w przypadku muzyki to wydaje się działać, tak? Oni jakoś są w stanie zarabiać, mimo że te opłaty miesięczne nie są aż tak wysokie. Autyści zarabiają, ja słyszałam, że... No to przepraszam bardzo, to... O, nie, to są już, pieniądze niż to, no, no tak, procesie. Ale codziennie, no to prawda, ale w Polsce wieczory autorskie, spotkania już stanowią dosyć ważną pozycję w budżecie autora, bo honoraria są od 5 do 20 nawet tysięcy, w zależności od autora. Więc to bywają już pieniądze i to wszystko zależy od determinacji autora, tak? Czy ktoś chce pisać książki, czy chce jeździć po Polsce na spotkania autorskie. To też ma swoją cenę, prawda? Na tym są autorzy, którzy nie lubią spotkań autorskich i nie potrafią tego robić. No ale występy, udział w festiwalach literackich, to zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Ja wiem, że na pewno te takie właśnie jak Tidal albo Apple Music, to wszystko, tak jak na przykład gwiazda Taylor Swift wycofa wszystko, całą swoją muzykę, ponieważ nie godzi się na to, ile jej płacą w takim, mimo tego, że jeździ na po całym świecie z koncertami, pewnie zarabia bardzo dużo, jednak nie godzi się na to, ile jej płacą za te, co my płacimy, 20-30 zł miesięcznie i z tego później ona dostaje bardzo małą część. Jednak
też z książkami. Wiem, że istnieje, na pewno Amazon ma taką możliwość, że można wykupić, jeżeli ma się Kindla, można wykupić miesięczne na pewno opłaty i mieć dostęp do tych wszystkich książek Amazona po... To jest drogie, bo to jest chyba z $40 miesięcznie, ale jeżeli się popatrzy, ile kosztują książki pojedyncze w Amazonie. Tak, do tych dostępnych do subskrypcji, ale to jest tak i tak strasznie dużo. Repozytorium internetowych różnych literatury jest dużo, także polskojęzycznych. Jasne, ale to właśnie to raczej tylko zachomikują. Są dostępne, tak? W sensie te e-booki są strasznie drogie, tak i tak na Kindle. To jest $8 za książkę, to jest tyle, ile książka papierowa w Polsce. To jest tanie za granicą, kiedy się idzie do sklepu i te książki rzeczywiście dużo kosztują. Kiedy ostatnio weszła nowa książka Harry'ego Pottera, to kosztowała 20 funtów. Książka. Wiem, że w Polsce jest taniej teraz. Ale na pewno wiem, że sprawdzałam ceny po polsku tej książki i ona kosztuje już w 30-40 zł. No to jest drogo, ale jednak jak się popatrzy na 20 funtów, to za granicą te książki są dużo droższe. No i to niby zachęca nas do czytania, ale jednak jeszcze chciałam nawiązać do tych bibliotek w szkole. Najlepiej by było, na przykład u mnie teraz w szkole się buduje biblioteka, jako że to jest nowa szkoła i spędzamy w niej większość czasu. Ludzie się w niej uczą i na pewno ta baza w ogóle tych książek jest budowana przez nauczycieli i przez ich zainteresowania. I gdyby w każdej szkole była taka biblioteka naprawdę z dobrym dostępem do książek, to uważam, że poziom więcej uczniów by sięgało po książki, szczególnie, że w dzisiejszych czasach jest dużo czasu się spędza w szkole i jest dużo czasu, żeby naprawdę pójść do biblioteki, poodrabiać lekcje lub poczytać. A niekoniecznie po szkole czasu, żeby pójść do biblioteki lokalnej. Jest taki model francuski biblioteki szkolnej, który po pierwsze nie ma kogoś takiego jak bibliotekarka. Jest dokumentalistka, która pomaga uczniom i nauczycielom zbierać materiały, dodatkowe książki dotyczące wybranego tematu. I są regularne lekcje biblioteczne raz w tygodniu. To jest poważny przedmiot. I wtedy się dyskutuje o książce, którą się przeczytało, robi się konkursy na recenzje, różne dziwne rzeczy się robi. I jeśli lekcja biologii powinna się odbyć w takiej bibliotece z użyciem dodatkowych książek czy materiałów, to się to dzieje w bibliotece, działa. Działa, ale jest do tego specjalnie przygotowany, wykształcony nauczyciel. Także wiele szkół chyba amerykańskich też tak działa. To zależy od stanów, ale lekcje biblioteczne to jest fajny pomysł. Też dzieci potem zaczynają pisać. To też nie jest takie bez sensu, żeby umieć formułować w miarę wcześniej myśli. Więc szkoła, dobra szkoła to jest podstawa. Chyba za dużo czasu Państwu już zajęliście. Jeżeli nie ma więcej pytań, chciałbym bardzo serdecznie podziękować także zaocznie panu profesorowi, a pani redaktor i państwu za udział. Dziękuję.